Panie trenerze, przegrana ostatecznie z Radomką Radą we własnej hali 0-3. Ten drugi set wydawało się, że no, zakończycie go na swoją korzyść. Coś się tam jednak posypało i roztworzyli się przewagę w drugim secie. I to chyba był taki moment zwrotny w tym meczu. No tak, ten moment był taki, że po prostu nie wyprowadzaliśmy mocnych ataków i przebijaliśmy piłkę na drugą stronę i to jakby było tak ze strony technicznej. To był powód tego, że drużyna z Radomia się nakręciła i już dokończyła nas w tym secie. No mieliśmy, ale bardziej mi chodziło właśnie o walkę, o to, żeby nie zwieszać głowy i grać o każdą akcję, więc tutaj było w porządku. No takie, tam zauważyłem takie mankamenty, jak dogranie piłki takiej prostej. To była taka bolączka techniczno-taktyczna. No i chyba za dużo bezpośrednich błędów w ataku zrobiliśmy, chyba 14, bo tutaj Michał zameldował, że to jest dosyć duży wynik, więc chyba za duże ryzyko było w tym ataku. No ale było i to już się nie odstanie. Trenerze, ten powrót do Mielca taki trudny, bo te dwa pierwsze mecze ciężkie, bo i jakby Sztagnowie i dzisiaj Radomka. Jakie wnioski z tych powrót? Ja się mówię, no skupiam na tym, co do przodu. No, ja już nie mam wpływu na to, co się wydarzyło. Tak, na pewno będziemy tutaj poprawiać organizację gry. Bo ja mam, mówię, każdy trener po swojemu prowadzi i dziewczyny muszą się do tego dostosować. To nie jest tak, że w ciągu jednego treningu wchodzę ze swoim pomysłem i dziewczyny mają go realizować. To trochę, dajcie mi troszeczkę czasu to i cierpliwości i będzie wszystko w porządku. Jeszcze pytanie o kulisy i okoliczności powrotu do Mielca. Jak do tego doszło? Dobre pytanie. No tutaj miałem kontakt z Pawłem Warzechą. Już dosyć wcześnie, bo my już się znamy tutaj sprzed mojego pobytu tutaj, także to już jest około 15 lat, albo i lepiej, także znamy się dosyć długo. No i mamy ze sobą kontakt, to nie jest żadna tajemnica. I już gdzieś wcześniej Paweł z takim pomysłem do mnie zadzwonił, ale starałem się jakby bronić przed tym, bo jednak daleko od domu, a moja żona stwierdziła, że już do Mielca drugi raz nie przyjedzie. Już za daleko jest. No a sytuacja w Pile jaka była, no, to nie jest żadna tajemnica, co się w Pile dzieje. No i się po prostu Piła wykoleiła już na mojej drugiej pensji i stwierdziłem, że dłużej tam nie będę siedział i taka decyzja. Czy jakiś konkretny cel jest postawiony? Sportowo oczywiście. Czwórka. Dziękujemy. Panie trenerze, jeszcze przed Wami, no, macie generalnie mało czasu na regenerację, przed Wami derbowe spotkanie z Karpatami Krosno już w najbliższą sobotę. Plan na najbliższe kilka dni i na ten mecz? Jeśli chodzi o regenerację, to starałem się rotować składem troszeczkę. Mamy problem na lewym skrzydle, bo mamy tam trochę takich urazów i dziewczyny może nie są tak do końca w pełni gotowe do grania, ale starałem się dzisiaj rotować tym składem, także nie sądzę, żeby się tutaj nie wiadomo jak regenerować. Także ten mecz tutaj traktujemy jako forma też przygotowania do meczu z Krosnem i normalnie jutro zamiast dnia wolnego, normalnie od rana już jesteśmy na siłowni i trenujemy po południu, także pełna mobilizacja na mecz z Krosnem.
Dziękuję. Dziękujemy.